nie wejdzie. Jest wejście jedyne. I tam jest jeszcze szopa. Fajna lalka tam jest w tej szopie. Nawet widać jej głowę. Czekaj, pójdźmy. Jeszcze stoi tak jak ja ją ustawiłem tutaj. Po to dwie temu. Do zdjęcia, nie? Chyba, że coś się zmieniło. Nie, zmieniło się nic. A gdzie jest wejście? Tamto okno, co mówię, czy ci pokazywałem. Ale tutaj to szosy warto zajrzeć. Kto by tam potem nie zawracał się, robiłbym to teraz. Tam jest fajnie ukryty takim smutny koń. Konik nabity. O kurde. Całkiem ładny kredensik. Zobaczcie jeszcze z wyposażeniem. A pilnuje go niesamowita lalka i Krystian. Ale za twoimi plecami jest filiżanki. Konik na biegunach. Szkoda, że to wszystko runęło. Mógł być świetny klimat. Teraz wejdziemy do budynku głównego i sprawdzimy, co tam zostało. Sypie się wszystko. Tutaj ze względu na rozmiar okna jest ciężkie wejście. Wyjście będzie łatwiej niż wejść. Dobra. Chodź. Jeśli ktoś jest dużych rozmiarów, to bardzo ciężko mu się przedostać przez takie okienko. Ale właśnie z takim czymś sobie już radzimy. Ciekłe kulisy urbexu. Tak. Czy masz ci kamerkę? Nie, albo dobra, w sumie możesz. Możesz tam troszeczkę dalej. Nagrywa to auto. Tak. Dobra. Operator kamery, Krystian Zacny. Wchodzimy do środka. Ten domek, który ci się tak bardzo podobał wtedy. Czekaj, wejdę tutaj najpierw. Zobaczymy, co kryje nasz domek. Ale kurde, naprawdę klimatyczny. Zobaczcie, ile wyposażenia zostało. O kurde, taka tacka. Pamiętam, jak mieliśmy w domu taką samą. Ale jaja. Tutaj taka witrynka. Całkiem fajna. Bardzo dużo szkła zostało. Jest też kryształ. Węglarka. Sporo wyposażenia, jak na taki łatwo dostępny domek.
ma tutaj ciuchy w szafie, jak się na wieszaka, tak jakby ktoś tu miał zaraz przyjść się przebrać. No, te ciuchy naprawdę dają klimat. Chciałem zobaczyć tu. Kiedyś był tutaj całkiem fajny obraz. Kasety VHS. Gala piosenki biesiadnej. Tu mamy zdjęcie chyba byłego mieszkańca. Jest ulter przeszkód. Obecnie jesteśmy bodajże w jednym z najstarszych budynków w mieście. O kurde, sypialnia. Żebyś to pamiętał, ja muszę sobie w końcu tą maseczkę ogarnąć. Zobaczcie, kurde, jak to wszystko zaszło grzybem. Ktoś sobie chyba przygotował do jumy. No. Tak mi się wydaje. Ale klimat jest naprawdę niesamowity. Cała porcelana, kryształ. Wszystko tutaj zostało. Nawet nie będę dotykał tych szaf, chociaż w środku jest dużo więcej rzeczy. Ta witrynka, ale klimat wygląda jakby była śniegiem pokryta. No. To muszę przyznać Krystianowi, że znalazł naprawdę ciekawe miejsce. To jest właśnie klimat, który ja lubię. Dobra, idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń. O, tutaj suknie. Bardziej damskie ciuchy, ale są mi krawaty. Ja mam jeszcze bodajże chyba dwa pomieszczenia. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie tego kozła. Co to jest? Ciekawe, co było tutaj, ale... Kurde. Ty, to jest na wino. Co teraz? Na wino? Chyba na wino. No. Tak mi się wydaje. Jeszcze tutaj na lodówce jest ciekawy obraz. Na ciekawości sprawdzę, pusta. Trochę nie z naszej epoki. Tutaj mamy wejście główne i wchodzimy do kuchni. I w kuchni najciekawsza rzecz. Patrz na to, to pokażę bardzo. Czekaj. O, 100 lat. Patrz. No, ja Wałęsa. No. Którego roku? 1989. Ty, fajne. To takie jakby urywki KZP Kaczyński, czy nie? Czym chyba. Się... Nie. Czekaj, kurde. Ty, fajne. To jest 100 pierwszych stron okładek. Rząd oczekuje spadku cen. Jasne. Do tej pory tylko rosną. No. Kwaśniewski.
Jeden z najciekawszych artefaktów, jakie widziałeś, nie? Nasz sąsiad Niemcy. Dymisja rządu. A tutaj mamy kogo? Wałęskiego. Wałęskie. Tylko było mi słowa. Tutaj też. Dobra. No, bardzo ciekawy. Ja bym to nazwał archiwum pierwszych okładek Gazety Wyborczej. Spoko. Tutaj jakaś biżuteria. Obraz. Obrazek. Matka Boska. O kurde, tutaj też wszędzie wyposażenie. Zobaczcie tą solniczkę. A tutaj jest pieprzniczka. Lekarstwa. Widzę jakieś kasety. Sprawdzimy, co to za kasety. Co tu mamy za kasety? Kolędy. Kolędy. Tak stare to... Ale to lato z radiem. Kosmos. Kosmos. Disco Polo. Nie znam. O, kolej dzień po niemiecku. Szlagry. Mój typ muzyki. Mona Lisa. No. Dobra. Mona Lisa de facto znam osobiście. Tą piosenkę. I tu jest ostatnie pomieszczenie. Co tu mamy? Sypialnia. Sypialnia już najbardziej zdewastowana. Pozostały okulary. Bardzo dużo korespondencji. Świeża koszula na oknie. Mówisz, że świeża? To co zakładasz? Nie zaryzykuję. No. Ale tak wygląda, jakby była świeża co chwilę ubrana i też... Czekali, aż przyjedzie Pepol Urbex, żeby sobie mógł zmienić koszulę. No. Dobra. No, to bardzo ciekawe było. Sprawdzałem, po podpisycie tutaj, no. Sprawdzałem, ile ta książka była warta, jest, no. Może być warta. Znalazłem jedno tylko ogłoszenie na Allegro z tą konkretną książką i cena prawie 5000 zł. To widzisz, nie ma ich zbyt wiele, dlatego jak coś jest niespotykane, no. To nabiera wartości. Dobra. Tutaj pod moimi stopami fajne kufry do piwa. No, widziałem. Ja powoli będę kończył eksplorację. Tutaj na tej zdziwionej solniczce zakończę dzisiaj wyprawę. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.